Kiedy masz kota w domu, to najczęstszymi zwrotami padającymi przy stole są: i tak nie będziesz tego jadł, no masz, powąchaj, mówiłem, że nie będziesz, i słynne opatrz je. Jest sposób, żeby kilometrówka naliczyła się podwójnie. Kiedy wnuczek nie wpadnie na obiad. Na kartonie jest ta sama laska, poznaj potęgę Photoshopa. Pod drzwiami stoi facet z wąsami, powiedz mu, że już mam wąsy. Kiedy mama mówi, idź za nim, zmienię zdanie. Na bank jest na górze, sprawdź dokładnie. Mamo, mogę poglądać telewizor? Jasne, tylko go nie włączaj. W końcu poruszamy istotne tematy. Kiedy siedzisz w pierwszym rzędzie w kinie. Żona zapytała, który mi się najbardziej podoba. Kiedy jest w ujwcześnie w weekend, a wszyscy sąsiedzi postanowili skosić trawę. Weź usiądź jak dama, nie. Piątek, sobota. Naprawione. Och, ktoś zamknął tego biednego człowieka w klatce i wrzucił go do wody. Nie martw się, wyciągnę cię, pomagam, mały ziomeczku. Ale jak to przeszkadzam? Co ze mną jest nie tak? Można bezpiecznie wyciągnąć dowolną kwotę. Kiedy słyszysz, że mama wspomina coś o sprzątaniu. Kopnij lajka, byczku. Kiedy widzę kogoś, kogo nie lubię, ale muszę być dla niego miły. Bąki to tylko duchy twojego jedzenia. I niech świat poczeka. Oto co zrobiłem dla swojej córki. Ryś postanowił bliżej zbadać kamerę. Pod zamarzniętym jeziorem. Potrzeba matką wynalazków. Mamo, czy konik może spać z nami? Gdyby iPhone powstał w 2005 roku. Mój obecny nastrój. Impreza u inżynierów. Szpilki na Giewoncie. Wyślij mi proszę zdjęcie w majtkach. Niby wszystko gra, ale odwróć zdjęcie do góry nogami. Zróbmy sobie zdjęcie, przynieść selfie stick? Nie ma potrzeby. Ta impreza będzie wspominana przez pokolenia. Podpaski pod pachy, teraz widziałeś już wszystko. Zawsze przed północą dopada mnie niejasna żarłoczność pozmroczna. Żywy cykl dojrzewania pomidora. Każdego ranka moja babcia ma gościa. A mogłem jednak zostać archeologiem. Śląskie lody o smaku węgla. Zapuszczanie brody, oczekiwania, rzeczywistość. Przynajmniej nie złapią kontaktu wzrokowego. Kotka ze swoimi przybranymi, najeżonymi dziećmi. Jedyni budowlańcy, którzy nie pili w robocie. Dzienna dawka memów i jesień staje się lepsza. Właściwie to sałatki mnie zawsze rozśmieszają. Kolejni Janusze na plaży. Większego koca już nie było? Drodzy panowie z działu IT, mój mail nie działa. Podaj mi taśmy klejącej.
Uwaga, pies może się rozpuścić w wodzie. Gołębie takie są. Mój kumpel dodał na Face'a nowy album ze zdjęciami. Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś ofiarą podstępu i tak naprawdę jedziecie do weta? Tyle wygrać. Kiedy mama używa mojego telefonu? Wieczór filmowy, kiedy nie masz własnego telewizora, ale za to masz zespół rockowy. Tymczasem na Mazurach. Kiedy masz naprawdę świetny pomysł, ale nie masz pojęcia, jak go wykonać. Jej warkocz wygląda jak trzecia ręka. Czytam tak samo dużo książek, jak ty pijesz piwa, w takim wypadku masz duży problem z czytaniem. Kochanie, obudź się. Gdzie są moje skarpetki? Wyrzuć drukarkę, zostaw pudło. Dzień dobry. Proszę panią, czy wyjdzie meruczek? O sole mio. Czyż to nie wspaniałe, że ten okropny zjazd do jaskini jest przystosowany dla wózków inwalidzkich? Człowiek pochodnia, przed i po zapłonie. To kiedyś było domem, może nadal jest. Ruszaj, płotka. Co widzi mama? Co widzi tata? Tyle wygrać. Dlaczego po prostu nie przesunęli zegara? Znalazłem pole, na którym ktoś hoduje wykresy kołowe. To niesamowite, jak mój śmietnik błyskawicznie się napełnia, kiedy moja dziewczyna usłyszy dźwięk włączonej konsoli. Po roku. Parapet w Londynie. A ty co robiłeś całe wakacje? Dziękuję ci Boże za ten chleb na stole, nie ma problemu. Łeło, łeło, bagiety jadą. Co to kurde jest? Stary, no wiesz, czas naprawdę szybko leci, jak dwa razy dziennie ucinasz sobie drzemkę. Stary, obczaj to, jestem smokiem. Po czym poznać dżentelmena? Codziennie mam dzień stóp. Dlaczego mucha w ogóle miałaby wylądować na czymś takim? Mysz powinna się wstydzić, że się daje na to złapać. Serio, niedźwiedzie, jak można w to wdepnąć? Zobacz, kto cię podglądał na fejsie. Poziom ochrony 98%, 99%, 100%. Było sobie życie, jedna z najlepszych bajek edukacyjnych. Kiedy wiesz, że za lata ciężkiej pracy dostaniesz emeryturę w wysokości renty alkoholowej? Moi przodkowie patrzą, jak używam GPS-a, żeby dotrzeć do miejsca, w którym byłem już 14 razy. Firmy ubezpieczeniowe, kiedy po latach brania hajsu za nic mają zrobić, co do nich należy. Robisz, co do ciebie należy?